Kiedy wchodzi klient do sklepu, ile państwo dajecie mu czasu na to, żeby... No powiedzmy, wchodzi klient i idzie gdzieś w głąb sklepu. Widać, że coś tam ogląda, coś tam sobie szuka, sam się sobą zajmuje. Ile czasu byście państwo mu dali, żeby do niego przyjść i zagadać? Ile byście mu czasu dali? Jak myślicie, jakieś pomysły? Zgadzam się z dwoma tymi opcjami, które tu usłyszałem, tak? Ja jestem za opcją 30 sekund, ale 40 to nie jest jakaś tam różnica dla mnie. Chodzi o taką rzecz, że klient, który przychodzi, oprócz tego, że go zauważamy i tam gdzieś mówimy mu dzień dobry, uśmiechamy się do niego czy cokolwiek, żeby pokazać, że go widzimy, nie dajemy mu zbyt dużo czasu. Dlaczego? Ponieważ często ktoś mówi, ale klient widzę, że sobie ogląda akwaria i on nie jest zainteresowany i tak dalej i daję mu minutę, dwie, pięć minut. Czasami nawet kiedy chodzę jako taki tak zwany tajemniczy klient, to potrafię po 10 minutach wejść i wyjść, nikt się do mnie nie odezwie. Potrafią być takie sklepy. Natomiast ja zawsze mówię, słuchajcie, ktoś wchodzi do sklepu, więc musi być przygotowany na to, że będzie mu tu ktoś sprzedawał. On wchodzi na nasz teren, nie my na jego. Więc on musi wiedzieć, że on będzie tutaj, ta sprzedaż, będzie próbowano tego aktu sprzedaży. Będzie atakowany, to tak w cudzysłowie. Dlatego mówię, policz do 30, jak nie wiesz ile to jest. I wtedy wyjdź do klienta. I wtedy jest następna, kolejna rzecz, która przychodzi. Przychodzimy do klienta i co się wtedy dzieje? Jakie zadanie, pytanie mu zadajemy? Ale przykład pytania. Okej, czego poszukuje? Co odpowiada klient? Nic, nic. Przyszedłem poglądać. No właśnie. I to jest jedna z takich najciekawszych rzeczy, że ludzie najczęściej wtedy mówią, nie, no to ja odchodzę, tak? I teraz, co to oznacza? Ważna rzecz, to nie jest tak, że klient nie potrzebuje pomocy, nie chce, tylko to jest naturalny, ochronnie tak działamy. Gdzieś to tam w psychologii pewnie się jakoś ładnie nazywa, nie jestem psychologiem, więc nie wiem, ale wiem, że to tak działa u każdego, u mnie też, że jak gdzieś wchodzę i coś patrzę, coś oglądam, to jakby to jest mój strefa, mój teren i ja nie chcę, żeby ktoś do mnie podchodził i mi zadawał pytania, nawet jeżeli mam pytania już w głowie. Więc ja mówię zawsze tak, że możecie zadać pytanie i oczywiście podejść jeszcze raz, ale znów tracicie teraz czas. Więc żeby nie tracić czasu, ja polecam zawsze, żeby zrobić coś szybszego. A szybsze może być to, stoi klient przy akwariach, patrzy się na mieczyki, tak? I my na przykład do niego mówimy coś w kontekście tego, na co on się patrzy. Czyli mówimy, o, te mieczyki przyszły tydzień temu, bardzo dobrze się trzymają, albo coś tam. Zagadujemy go po prostu, nie pytając się, czy możemy mu pomóc, tak? Bo najczęściej usłyszymy po prostu te nie. Zagadujemy, kiedy klient coś bierze do ręki, możemy mu coś, jakąś ciekawostkę opowiadać. No, tu trzeba być trochę kreatywnym, tak? Nie można tak, nie dam rady wszystkich tutaj wziąć przykładów, ale... Kiedy w taki sposób zagadamy klienta, to klient przede wszystkim nie odpowie na mnie. Po drugie, większość jednak klientów będzie chciało z nami dalej rozmawiać. Coś odpowie, coś powie. Jest o wiele mniejszy stosunek tych ludzi, którzy powiedzą, nie wiem, nie zagaduj mnie czy coś, nie? Ale przynajmniej mową ciała tak może pokazać. Czyli mamy jedną ważną rzecz. Łapiemy kolejne minuty, sekundy, tak? Bo najczęściej w sklepie zoologicznym, przynajmniej w tych, gdzie ja tą szkolę, w jakichś galeriach, nie ma za bardzo czasu na pewne rzeczy. Można oczywiście spędzić czas z klientem, kiedy trzeba, kiedy on potrzebuje różnych rzeczy, ale musimy to robić dosyć dynamicznie. Więc takie sztuczki nazwę powodują to, że o wiele łatwiej możemy tego klienta doprowadzić gdzieś do zakupu i do dalszych historii.